Męża poznała na deskach teatru. Ich pierwszy pocałunek miał charakter zawodowy, wszystkie kolejne nieco mniej. Ślub zorganizowała w Rzymie, bo nie znosi polskich wesel. Przed państwem żona, matka, aktorka Magdalena Waligórska-Lisiecka, która w kilku aktach opowie o historii swojej miłości. Dzień dobry, bardzo zabawne jest to, że będziemy rozmawiać o ślubie i o weselu, a z tego co wiem, to nie było twoim marzeniem. Tak, nie, nie. Ja rzeczywiście troszeczkę jakby migałam się od w ogóle pomysłu ślubu i myślę, że dlatego mój i Mateusza ślub odbył się w Rzymie, że troszeczkę chcieliśmy jakby uciec od tradycji. Ciekawi mnie bardzo, bo wasza historia jest no taka niesamowita. W którym momencie sztuki poczułaś, że Mateusz jest nie tylko dobrym aktorem, ale też super facet. Tak, to jest rzeczywiście śmieszna historia. Ja i mój mąż Mateusz poznaliśmy się w teatrze, na deskach teatralnych. Trwały próby do przedstawienia, w którym mieliśmy razem grać męża i żonę i w pewnym momencie małżonkowie dają sobie buziaka, całują się. No i te próby już tam trwały do jakiejś chwili i nastąpiła scena pocałunku. Ja sobie tak pomyślałam, jaki to jest dobry aktor, jak on świetnie to zagrał. Ja po prostu aż taki dreszcz mnie przeszedł. Naprawdę w tym pocałunku była taka namiętność, taka wow, to było coś niesamowitego. No i to dalej sobie trwały te próby. Potem w następnym przedstawieniu graliśmy już kochanków, nie małżonków. No i w międzyczasie się okazało, że nic nie było grane, że on wcale takim dobrym aktorem nie jest, że on to po prostu czuł. To było tak, to było takie, no tak się złożyło, ale rzeczywiście gdzieś tam był od razu taki drive po obu stronach, że czuliśmy, że coś się zaczyna. Że to jest to. Ale ja rozumiem, że to jest fajnie grać, szczególnie te sceny miłosne ze swoim partnerem, mężem, ale ciekawa jestem, czy zdarzało wam się grać z innymi aktorami takie sceny? I czy to budziło potem jakąś Tak. Zdarzało nam się grać. Pamiętam, że jakoś tak niedługo po ślubie mój mąż miał taką nawet pokaźną scenę łóżkową. Łóżko się tam zawalało i tak dalej, więc jakby... No jak ci z tym było? Szłam na premierę z takim poczuciem, że ciekawe, jak się z tym poczuję. Wiedziałam o wszystkim, że taka scena tam jest. Ale o dziwo jakoś nie było mi z tym jakoś szczególnie trudno, to znaczy jakby rozumiałam, że to jest teatr, że to jest ten element cudzysłowu, a poza tym jakoś tam gdzieś tam chyba czuję się pewna swojego partnera, wiem, że to brzmi dziwnie, ale w ogóle w naszym związku jest mało zazdrości. Chcę ci zadać pytanie, które jest nieco dziwnie sformułowane, ale jednak. Ciekawi mnie, kiedy zechciałaś być skłonna zostać żoną? Tak, to pytanie jest tak sformułowane, ponieważ mój mąż w bardzo ciekawy i oryginalny sposób oświadczył się mi. Tutaj jakby zaczęłaś od tego, że graliśmy razem w przedstawieniu takiej klasycznej angielskiej farsie o co biega i graliśmy w takiej scenografii, kominek, meble, sofy, fotele itd., itd. I nasze zaręczyny wyglądały w ten sposób, że właśnie w Teatrze Nowym w Zabrzu trwał bankiet po premierze mojego monodramu na małej scenie i Mateusz wywołał mnie z tego bankietu, poprosił mnie, żebym zeszła na dużą scenę. Ja byłam niezadowolona, bo trochę mi się nie podobało, że nie przyszedł na bankiet po mojej premierze. Ja mam gdzieś iść, zostawić swoich gości, no ale okazało się, że nie było to złym pomysłem, ponieważ ta scena była pusta, ta scenografia tam stała właśnie do O co biega. Ja weszłam taka niezadowolona, a on mówi, że tutaj właśnie to był nasz pierwszy dom, nasza pierwsza kanapa, nasz pierwszy kominek i że właśnie w tej scenografii chciałby poprosić mnie o to, żebym założyła z nim rodzinę i stworzyła ten prawdziwy dom. Miał bardzo długą i skomplikowaną przemowę przygotowaną, której ja nie pamiętam w całości. Ona była naprawdę, zaczynała się imponująco, ale im dłużej mówił, tym bardziej plątał się w zeznaniach, tym bardziej plątał mu się język, tym bardziej nie wiedział, co chce powiedzieć i totalnie już pogubiony i spanikowany ukląkł i powiedział,
czy byłabyś skłonna zostać moją żoną? Ale zaskoczył Cię. Tak, totalnie mnie zaskoczył. Rozumiem, że Ty powiedziałaś tak i poszedłeś z Tobą potem na ten bankiet? Tak, poszliśmy na ten bankiet. Ten bankiet jako narzeczeni. Tak, tak, ale dość szybko, tak, dokładnie. Zrobiliście jakieś wielkie entrée po prostu? Znaczy, no chyba z nas promieniała jakaś taka energia, bo wszyscy pytali, co się stało, ale po prostu to były takie emocje, że to po prostu człowiek tym emanuje. Mhm. Ale okazało się, że jest jeszcze dalszy punkt programu, że jest restauracja, kolacja i tak dalej, więc wszystko się już tam potem odbyło tylko pomiędzy nami. Czyli cały scenariusz, reżyseria tak, i po prostu... cały scenariusz był tej uroczystości, dokładnie. Data Waszych zaręczyn też jest wyjątkowa. Tak. I taka bardzo praktyczna teraz, jeśli myślimy o takich, nie wiem, bardzo rocznicach zaręczyn. Doskonale praktyczna data, tak. Ale ona była jakby wymyślona pod tą scenografię i pod... Więc jakby tak się złożyło, że i pod tą premierę. 13 lutego. Dzień przed walentynkami. Dzień przed walentynkami, dokładnie. Restauracje są puste, nie ma tłumu ludzi, nie ma problemu z zarezerwowaniem stolika, a najczęściej tak. Menu walentynkowe już jest, jakieś ostrygi, jakieś takie szczególne rzeczy, więc jakby to jest super. Zawsze też staramy się do tej naszej ulubionej restauracji, w której właśnie się zaręczaliśmy, czy tam pojechaliśmy po zaręczynach, trafić i nawet w tym roku też już mamy zarezerwowany stolik, a jest kawałek czasu przed. No to super. Chciałabym trochę o tym Rzymie porozmawiać. Tak. Bo z jednej strony mówisz, że chcieliście uciec, ale z drugiej strony wiem, że historia jest taka dosyć spontaniczna, że to nie było zaplanowane chyba tak od A do Z. Tak, tak. Generalnie po zaręczynach następnego dnia Mateusz zabrał mnie na taki długi spacer i powiedział, no dobrze, no to zaręczyliśmy się i co teraz? Powiedz mi, kiedy mamy ten ślub brać, gdzie, co, jak i tak dalej. Zaplanujmy to. Trochę mnie tym zaskoczył, bo ja mówię, ale wiesz co, ja nie chcę planować, ja się na razie chcę nacieszyć tą sytuacją, tak. Że się zaręczyliśmy, to od razu już jakieś, tak już teraz natychmiast mamy, ale rzeczywiście odbyliśmy taką mądrą rozmowę o tym, kto ma jakie oczekiwania i w ogóle to jest dobrze przed ślubem rozmawiać, tak w ogóle chciałam powiedzieć i ustalić pewne zasadnicze rzeczy w życiu, dzieci, ich ilość, czas, kiedy się mają pojawić, tak, pieniądze. Ustalić? Wydaje mi się, że to są rzeczy, o których trzeba rozmawiać i wiele ludzi tak trochę, nie wiem, mam wrażenie, bierze ślub i zamyka oczy na pewne kwestie. A potem się okazują dramaty, bo się nie dogadaliśmy co do tego. No ale właśnie między innymi wtedy na tym spacerze ja powiedziałam Mateuszowi, że ale wiesz co, ja się właśnie zaręczam, ale ja nie lubię ślubów, ja generalnie nie lubię wesel. Mhm. I chciałabym, żeby to wyglądało tak, no żeby niby był ten ślub i wesele, ale tak trochę jakby go nie było w tych takich polskich realiach i szukaliśmy takiej wersji, takiego rozwiązania, które będzie właśnie czymś trochę innym. 2 miesiące później pojechaliśmy do Rzymu na takie wiosenne wakacje. Odwiedzaliśmy przy okazji siostrę Mateusza, która wtedy studiowała w Rzymie. No tak chodziliśmy po tym Rzymie. W Polsce była plucha, było brzydko, a tam wszędzie, na każdej ulicy drzewka mandarynkowe kwitły. Ten zapach mandarynek, drzewek mandarynkowych, to jest dla mnie właśnie ten stuprocentowo rzymski klimat. I tak się właśnie pojawiła się w nas taka myśl, a może tutaj, a może tak, może w ten sposób. I trochę właśnie tak siłą rozpędu pojechaliśmy do konsulatu, żeby zobaczyć, jak to miałoby wyglądać, gdzie, jak wygląda w ogóle kwestia, nie wiem, dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Tak, weszliśmy do środka, weszliśmy do konsulatu, pokazano nam salę, w której się te śluby odbywają, tam właśnie był taki piękny taras, na który się wychodzi pić szampana, były te drzewka mandarynkowe dookoła i ja powiedziałam tu i teraz. Tu. Teraz się nie dało, ale no bo wiadomo, goście, rodzina, świadkowie, wszystko, ale tutaj zarezerwowaliśmy datę, ale wcale nie dane było nam wziąć ślubu w tym miejscu i na tym tarasie, bo dostaliśmy propozycję, żeby wziąć ślub w ambasadzie, a nie w konsulacie. Mhm. Tak się po prostu czasami zdarza, że osoby medialne czy jakieś tam osoby, które gdzieś tam ambasador chce w pewien sposób uhonorować, tak, dostają propozycję ślubu w ambasadzie, no trudno było nie skorzystać. Ale ładniej tam było? No ambasada jest oszałamiająca, tak, ambasada jest
robi wielkie wrażenie. Pozwolono nam także zrobić sesję zdjęciową w ogrodach ambasady, więc to rzeczywiście... Czy były drzewka mandarynkowe? Były. Znaczy, wiesz co, sam ślub odbył się pół roku później, czyli 2 września. No i tak naprawdę palmy, piękne kwiaty, więc jakby to już mandarynki zeszły na drugi plan, były następne coraz lepsze wrażenia, więc jakby... Do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja. Tak, dokładnie. Ale ty bardzo szybko załatwiłaś wszystkie dokumenty, prawda? Tak. Czy to było trudne? Nie, to jest bardzo, bardzo proste. Czyli polecasz ślub za granicą? Tak, ja absolutnie to polecam i muszę powiedzieć, że... No cóż, część przyjaciół, rodziny nie była zadowolona, bo to nie był duży ślub, to był mały ślub, od razu to powiedzmy, bo jakby nie byli zadowoleni z faktu, że tak to zrobiłam, ale powiem szczerze, że część rodziny i część przyjaciół powiedziała perfekcyjnie, zrobiliście to dla siebie, to był wasz dzień i zrobiliście to na swoich zasadach i jakby nie mieli z tym problemu i myślę, że to jest bardzo fajne, taka informacja zwrotna. Czy ktoś pomagał ci w organizacji już samego tego dnia, czy w ogóle wszystko wzięłaś na siebie, pomimo tego, że robiłaś to za granicą? Trafiliśmy na taką firmę Włoski Ślub, którą tworzy Polka i Włoch, Barbara i Marko, którzy sami są małżeństwem, którzy się kochają, mają dzieci, od wielu lat żyją, mieszkają w Rzymie. I oni właśnie zajmują się organizacją ślubów we Włoszech. W całych Włoszech. Można zrobić ten ślub plenerowy, można zrobić w Rzymie, mają te wszystkie lokalizacje obcykane i są też fotografami, także było jakby dwóch od razu fotografów na ślubie. Tak, no to wspaniale, bo wiesz, oni są na miejscu, wszystkich znają, wiedzą co, gdzie, kiedy i jakby to też nie jest osoba, która z Polski jedzie tam i pierwszy raz musi się poruszać w zupełnie nowych okolicznościach, dokładnie, prawda? Tak, na przykład kwestie transportu nam całkowicie rozwiązali, ale no ja nie byłabym sobą, gdybym nie chciała w każdą rzecz wetknąć swojego palucha i zrobić to po swojemu. Prawdziwa panna młoda. Od ślubu uciekała, ale się nie dało. Na pewno się mocno zastanawialiśmy, gdzie zrobić obiad po ślubie. I już... No bo jednak we Włoszech wybór jest ogromny, wszędzie pysznie. Wszędzie pysznie, dokładnie. Chociaż... Ale czy wszędzie pięknie? Nie wszędzie pięknie. Znaczy tu było naprawdę, bo początkowo myśleliśmy, że musimy ten obiad zorganizować w takim miejscu blisko ambasady, żeby goście mogli na przykład, nie wiem, nawet na piechotę przejść parę kroków i już się znaleźć. Więc całą resztę naszego tego kwietniowego organizacyjnego wyjazdu spędziliśmy na jedzeniu w różnych restauracjach w okolicy ambasady. Cudowna organizacja. Cudowna. I wracając, powiedzieliśmy, nie, nic nam nie pasuje, nic nam się nie podoba. Albo nie ten klimat, albo nie to jedzenie, albo ceny dla nas zaporowe w tamtym momencie. Przy całej elegancji tego ślubu i Włochy, i ambasada, i ambasador, i ten taki elegancki klimat, koniec końców zdecydowaliśmy, że obiad będzie na drugim końcu Rzymu, w takiej po prostu naszej ulubionej restauracji, która w ogóle, ona ma taki swój ludyczny, rodzinny klimat, nazywa się zresztą La Familia. Aha. Prowadzona przez dwóch braci i ich babcię, która robi desery. Mm. Babcia jak nakłada tiramisu swoje własne, przed chwilą ukręcone, to ciepie tak do kieliszka i w ogóle nie ma wytartych brzegów ani ozdób, ale jedzenie jest tam przepyszne. Jedzenie w La Familia jest absolutnie obłędne. Stoły są przykryte czerwono-białymi obrusami, więc naprawdę w ogóle zero eleganckiego klimatu, ale koniec końców stwierdziliśmy, że chcemy naszym bliskim właśnie to miejsce pokazać, bo ono dla nas było jakoś tam ważne. No tak, wszystko robiliście po swojemu, prawda? Tak, 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 tak. Ty przepięknie wyglądałaś na swoim. Dziękuję. Naprawdę. Z twoich ust to usłyszeć jest bardzo miło. Rzadko to pada z moich ust. Okej, dziękuję bardziej. Słuchaj, wszystko było takie, wiesz, idealnie dobrane, dopracowane do perfekcji, taki look nieprzekombinowany, po prostu takie mam poczucie, że twój. Tak, mój. I absolutnie, no, strzał w dziesiątkę. Mój Dorothy Goldpoint. No właśnie, powiedz mi, jak wyglądały przygotowania do stworzenia tej twojej stylizacji i w ogóle czym się inspirowałaś? Jak już wiedziałam, że ślub będzie w Rzymie, to ten tak klasyczny rzymski strój rzymianki, z tym zebraniem tutaj na ramieniu i z tym płaszczem,
które Rzymianki miały przypięte tutaj. No więc to była ta podstawowa inspiracja. I ten płaszcz, tak powiewając na wietrze, wyglądał trochę jak welon, trochę jak płaszcz, był taki niejednoznaczny. Z drugiej strony moją suknię stworzyła Dorota Goldpoint, projektantka, z którą pracuję już od dłuższego czasu, która jest odpowiedzialna za wszystkie moje kreacje na telekamerach. Dorota też ubiera panią prezydentową, więc jakby znałam jej metody, znałam materiały, których używa. Wiedziałam, że to jest absolutnie idealna rzecz, która może mi się właśnie jako pani młodej przydarzyć, czyli właśnie jej sukienka. A powiedz mi a propos fryzury, makijażu. Musiałaś znaleźć takie osoby, którym zaufasz, nie na swoim terytorium. To strasznie śmieszna historia. Ja sobie wymarzyłam, że włosy chciałabym, żeby były takie robiące wrażenie. Pomyślałam, że doczepię włosy, że chciałabym mieć włosy doczepione. Zarekomendowano mi taką firmę Hair Dreams, która generalnie zajmuje się włosami modelek na pokazach Victoria's Secret. Oni w Polsce w ogóle nie mają swojego przedstawicielstwa, przedstawicielstwo jest w Wiedniu, więc udało mi się jakoś tam korespondencyjnie do nich dotrzeć. Zaproponowano mi barter, ale okazało się też, że jakby w ramach tego barteru dostaję również fryzjera i makijażystę. I okazało się, że to są ludzie współpracujący w teamie Moniki Bellucci. Idealnie! Idealnie, tak. To było też niezłe przeżycie. Pamiętam, że makijażysta zdradził mi pewien trik makijażowy Moniki Bellucci. Mianowicie ona zamalowuje górną wargę, robi taki... Ja zresztą dzisiaj też poprosiłam o ten efekt. Tak, ona jakby nie eksponuje łuku kupidyna. Jeszcze o stylizacji Mateusza, bo on wyglądał też przy tobie świetnie. Znaczy, tak. Jestem zakochana w tym błękicie. Tak, to jest ciekawa jestem, czyj pomysł był z tym kolorem. Ja mu chyba pomagałam dobrać garnitur. To jest Karl Lagerfeld garnitur. Bardzo fajny kolor. Rzeczywiście piękne. Wiedzieliśmy, że to będzie takie przyjęcie w ogrodzie. Dlatego też myśleliśmy o tym, że ten garnitur może mieć właśnie swój taki włoski styl przyjęcia w zasadzie. Taki kolor z jednej strony niestandardowy, jeżeli myślimy sobie w kategoriach ślub, ale z drugiej strony myśląc w kategoriach ślub za granicą, no to już zdecydowanie ten błękit przepięknie wpisuje się w ogóle w klimat. Więc no, wspaniale! Iza, że ty naprawdę się dobrze znasz na temacie, bo jesteś pierwszą osobą, która wyciągnęła temat jego garnituru, a też uważam, że był świetny. Świetny był, naprawdę. I wiesz, dlaczego też na niego zwróciłam uwagę? Bo po prostu rzadko zdarzają się takie odstępstwa od tej klasyki, która jest wybierana. No ale moja sukienka też była nietypowa. Tak. Ale wiesz, idealnie te wasze stylizacje do siebie pasowały i to mi się bardzo spodobało. Patrzyłam na te wasze zdjęcia, sobie myślałam, jejku, rzadko kiedy zdarza się, że wszystko jest tak spójne. W mediach pojawiła się wzmianka o tym, że ty po prostu omdlałaś na własnym ślubie i że wynikało to z tego, że postanowiłaś strasznie schudnąć przed ślubem. Rzeczywiście było coś takiego, że postanowiłam mieć idealny rozmiar na ślub. Przez tą suknię gładką, która nic nie ukryła i nie wybaczała. Chciała być idealna na swój ślub i byłam. A że rzeczywiście po drodze coś omdlałam na jednym liściu sałaty, no tak, zdarzyło się, nie będę ukrywać. Nie polecam. No właśnie, jakby to jedzenie, szczególnie jeszcze w dniu ślubu, jest bardzo ważne, bo tam dochodzi stres, często właśnie dziewczyny pomijają posiłki, bo są, wiesz, w takim ferworze, tu się maluje, tu się czesze, nie zdążyłam zjeść, ale w sumie, wiesz, tutaj wszystko ściśnięte ze stresu, nie mam siły jeść, a potem się okazuje, że to był błąd. Ja jeszcze chciałam podpytać cię o historię z waszymi nazwiskami. Ty przyjęłaś nazwisko męża? I on moje. Skąd ten pomysł? Tu cię zaskoczę, to jest pomysł mojego męża. Zaskoczę po raz drugi, nie dlatego, że jest nowoczesnym feministą walczącym o prawa kobiet, tylko że jest tradycjonalistą walczącym o prawa do widzenia historii, tradycji polskiej, rozumienia jej i jakby nie zapominania, nie zamykania oczu na to, co było kiedyś. A mianowicie, kiedyś było tak, że jeżeli jakaś rodzina, jakiś herb mógł zaginąć, ponieważ ojciec miał tylko córki, mąż brał nazwisko żony, żeby linia przetrwała.
I on jakby, ponieważ Mateusz się fascynuje historią, heraldyką, zna te wszystkie zasady, postanowił, że on właśnie tak zrobi, czyli weźmie nazwisko, moje nazwisko, żeby nasze dzieci miały podwójne, żeby nazwisko przetrwało. Jest jeden mały haczyk w tej całej historii, tutaj też chciałabym Państwa, którzy zastanawiają się nad takim rozwiązaniem, przestrzec. Mianowicie urzędnik w momencie podpisywania dokumentów pyta, jak będą nazywały się dzieci. I imion jeszcze nie mamy. Imion jeszcze nie mamy, dokładnie, ale naprawdę jakby nie przemyśleliśmy tej sprawy wcześniej i tak tacy byliśmy trochę pogubieni, a urzędnik mówi, no zazwyczaj nazywają się tak jak ojciec. No więc my, no dobrze, no to tak zróbmy, no niech się nazywają tak jak ojciec. Wobec czego? Moje dzieci nazywają się Lisiecki Waligórski, a ja nazywam się Waligórska Lisiecka. I teraz tak. Naprawdę, byłoby dużo prościej na lotnisku, u lekarza i w wielu innych sytuacjach, żebyśmy wszyscy nazywali się tak samo. Czyli żebym ja przyjęła nazwisko męża, a nie dołączyła jego do swojego. W sensie, żeby nazywała się Lisiecka Waligórska, tak jak wszyscy, jak oni, żebyśmy wszyscy nazywali się tak samo. Iza, żebyś ty widziała książeczkę zdrowia mojego syna. Pani w recepcji nie była w stanie zrozumieć, że matka nazywa się Waligórska Lisiecka, a dziecko Lisiecki Waligórski. To jest pokreślone we wszystkie możliwe strony. Ale tak reaguje prawie każdy. Ale nazwisko sobie. Wiesz co, mogę, ale już mi się nie chce, to całe zamieszanie z tymi dokumentami. Trochę. Tak, dokładnie, tak. No stanowczo, jeżeli brać podwójne nazwisko, to naprawdę zastanowić się, czy nie lepiej, żeby wszyscy nazywali się tak samo. W momencie, kiedy wróciliście do Polski, tak z takiego formalnego punktu widzenia, czy musieliście coś szczególnego jeszcze zrobić, żeby to małżeństwo również tutaj w Polsce miało moc prawną? To znaczy ono przez to, że jest normalnie jakby zrobione przez konsulat i ambasadę, więc ono ma moc prawną od razu, ale trzeba te dokumenty zanieść do Urzędu Stanu Cywilnego do odpowiedniej dzielnicy. Więc jeszcze musieliśmy tam jakby raz się pojawić w urzędzie. Czy tym wyjazdem do Rzymu i tą celebracją z kilkoma dosłownie osobami udało Wam się w jakiś sposób ominąć organizowanie wielkiego wesela? Tak, ale muszę niestety powiedzieć, że finansowo to nie jest tak, że mały ślub w Rzymie to jest duża oszczędność. Oszczędność w stosunku do dużego wesela w Polsce. To jest tak, chyba mniej więcej tak to samo wyjdzie. Ale też, to też wiadomo, że nie chcieliśmy jakoś wielce oszczędzać, dlatego że chcieliśmy, żeby ten ślub był po prostu jakimś takim ważnym wydarzeniem w naszym życiu. Powiem szczerze, nie będę owijać o bawełnę, ja po prostu wiem, że po większości polskich wesel pozostają niesnaski. Jakaś ciocia się poczuła niedopieszczona, jakiś wujek coś przeholował. Ja po prostu nie chciałam w dniu swojego ślubu zajmować się innymi ludźmi. Może to jest nie fair, może ktoś się poczuje urażony, ale ja naprawdę chciałam ten dzień i chcieliśmy go razem z moim mężem przeżyć po prostu po swojemu, na swoich zasadach i zajmując się tylko celebracją naszego związku. I tak właśnie się zdarzyło, to znaczy to się wydarzyło. Jak myślę o tym dniu, to myślę, że był to dzień perfekcyjny i w ogóle często tak jest, że na przykład jeżeli przychodzą jakieś trudności, jeżeli przychodzi jakiś kryzys, jakiś gorszy moment, to wspomnienie ślubu, wspomnienie tego dnia jakby wyciąga mnie z tego klimatu i utrwala we mnie takie poczucie, że było warto, że jest warto i że chcę to kontynuować mimo to jakichś tam przejściowych trudności. To się nazywa rutyna. 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 Taka przejściowa trudność. Przejściowa trudność, rutyna, dokładnie. Rozumiem, że przez to, że mieliście swój ślub w Rzymie, to podróż poślubna Wam trochę odpadła, nie? To był taki wyjazd ślubny, tak, tak, dokładnie. Myśmy trochę czasu spędzili od razu jakby już w Rzymie, więc tak, nie pojechaliśmy w podróż poślubną. Mateusz, to jest takie podchwytliwe pytanie. Jest lepszym mężem czy lepszym ojcem? Bardzo podchwytliwe pytanie. To się zmienia. To się zmienia, dlatego że jakby odpowiadam z pełną uczciwością. Bo o ile zawsze był właśnie romantyczny i zawsze był materiałem na dobrego partnera, męża, kochanka narzeczonego, jakby czułam, że ten potencjał jest, to kiedy pojawiły się dzieci, kiedy pojawiło się pierwsze dziecko, to ciężko mu się było odnaleźć w tej sytuacji. To nie przyszło tak smooth. On też często mi mówi, że ja mam wygórowane oczekiwania, bo mój ojciec jest wspaniały. Naprawdę ja mam takiego ojca 10 na 10. I rzeczywiście byłam do tego przyzwyczajona, że mężczyzna jest perfekcyjnym ojcem.
I kiedy pojawił się Piotruś, to ja miałam do niego różnego rodzaju zastrzeżenia i pretensje, które bardzo dobitnie wyrażałam. Dałaś po sobie poznać, że coś jest nie tak? Dałam mu poznać i myślę, że nawet zaliczyliśmy taki kryzys jako małżeństwo, w pierwszym roku małżeństwa. Ale przeszliśmy przez to i muszę powiedzieć, że wszystkie te zastrzeżenia, które miałam, one po prostu zniknęły. Czego mogę Wam życzyć? Zdrowia. Myślę, że to jest taka ważna rzecz, która chyba każdy, kto doświadczył braku zdrowia, wie, że wiele rzeczy w życiu można razem przejść, jak zdrowie jest. I wiesz co? Myślę, że dobrym życzeniem jest życzenie elastyczności. To znaczy tego, żebyśmy umieli się dostosowywać do zmieniającego się świata, do zmieniającego się kształtu naszego życia, który nieustająco się zmienia, bo mamy dwoje małych dzieci i pamiętam, jak kiedyś mój znajomy Anglik powiedział mi, jak urodził mi się z Piotruś, powiedział takie zdanie, że nawet jeżeli teraz jest ci trudno, to pamiętaj, że najpiękniejszą, jednocześnie najgorszą rzeczą związaną z dziećmi jest to, że one cały czas się zmieniają. I że nie wiem, dzisiaj masz pieluchy i wstawanie w środku w nocy, ale za jakiś czas będziesz do tego tęsknić. Więc myślę, że ta elastyczność i ta gotowość do zmian i cieszenia się życiem takim, jakim jest, jest ważna. Dziękuję Ci bardzo, życzę dużo zdrowia i tej elastyczności. Dziękuję. Na całe życie i dla całej Twojej rodziny. Wzajemnie. Dziękuję. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.